Okej. Zaczynamy. Alleluja. Witam wszystkich i zapraszam do Słowa Bożego. Wiecie, werset, który dostałem od Pana, to jest werset z Ewangelii Jana, 3 rozdział i 29 werset. I teraz czytamy. Tutaj Jezus Jan mówi o Jezusie, Jan Chrzciciel, mówi tak, może czytam wcześniej. Przyszli więc do Jana uczniowie Jana przyszli do niego i powiedzieli: Mistrzu, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty wydałeś świadectwo, oto on chrzci i wszyscy idą do niego. Jan odpowiadał, rzekł: Nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest dany z nieba. Wy sami możecie mi zaświadczyć, że powiedziałem: Ja nie jestem Chrystusem, co w hebrajskim języku jest Mesjaszem, lecz zostałem posłany przed Nim. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaje w całej pełni. On musi wzrastać, ja zaś się stawać mniejszym. Kto pochodzi z góry, jest ponad wszystkimi, kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i mówi rzeczy ziemskie. Kto przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi. Świadczy o tym, co widział i słyszał, lecz nikt nie przyjmuje jego świadectwa. Kto przyjął jego świadectwo, ten powiedział, potwierdził, że Bóg mówi prawdę, albowiem ten, kogo posłał Bóg, głosi słowa Boże, gdyż Bóg udziela ducha bez miary. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Tak mówi Słowo Boże nam Jan, a Jan Chrzciciel, natchniony Duchem Świętym, to z Ducha Świętego daje przesłanie do ludzi i on jako świadectwo tego, że był napełniony Duchem Świętym, to on tutaj ma radość niezmierną, taką mówi Słowo Boże na innym miejscu, że radość niewysławiona i chwalebna. I tutaj mówi Jan, że on podaje coś takiego. Mówi, że kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem. I w naszym rozumieniu oblubieniec to jest narzeczony albo pan młody. Tak samo oblubienica to jest narzeczona albo panna młoda. A Jan tutaj nazywa siebie przyjacielem oblubieńca, który stoi i słucha go. Raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznają w całej pełni. Wiecie, ja chciałem porównać to do dzisiejszego życia i jest tak już. Może przejdę do następnego wersetu i wtedy będziemy mogli powiedzieć więcej na ten temat. Mateusza, 9 rozdział i werset 15. I tam czytamy tak. O 14 czytam. Wtedy przyszli do niego uczniowie Jana i pytali: Dlaczego my, faryzeusze, pościmy, a uczniowie twoi nie poszczą? Pytali Jezusa. I rzekł im Jezus: Czyż mogą goście weselnie się smucić, dopóki z nimi jest oblubieniec? Nastaną jednak dni, gdy oblubieniec zostanie im zabrany, a wtedy pościć będą. I widzicie tutaj, znowu Jezus sam nazywa uczniów swoich gośćmi weselnymi. Jan natomiast mówi, że kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem, i on pokazuje, że Jezus ma oblubienicę. Dlatego jest oblubieńcem, a on jest tylko przyjacielem oblubieńca.
Tu natomiast mówi Mateusz, że Jezus cytował to, co zapisał tutaj Mateusz. Czyż mogą goście weselnie się smucić? Czyli widzicie, w innych przypowieściach, jak czytamy, to widzimy, że Jezus mówi, że Królestwo Boże podobne jest do Królestwo Niebios podobne jest do króla, który wyprawił wesele swojemu synowi. I tam, wiecie, na wesele to byli zaproszeni goście weselni. Tutaj właśnie, w tym urywku drugim, co czytaliśmy, Jezus nazywa swoich uczniów gośćmi weselnymi. I mówi, dopóki jest z nimi oblubieniec, dlaczego mają się smucić, dlaczego mają się uniżyć, dlaczego mają pościć? Wiecie, tak jak jesteśmy na weselu i jest na weselu Pan Młody, i dopóki Pan Młody jest na weselu, wszyscy się cieszą. Kiedy Pan Młody odchodzi, kiedy jest po weselu, wtedy, tak, to jest niesprawiedliwe, ale smutek z powrotem wraca. I wiecie, jest też napisane w objawieniu Jana odnośnie, do czego dążę? Dążę do tego, że Pismo Święte mówi, że Bóg Ojciec posłał Ducha Świętego, ażeby znaleźć oblubienicę, czyli Pannę Młodą albo Narzeczoną, według polskiego tłumaczenia przekazu tego słowa, która by była żoną baranka, czyli żoną jego syna. Dlatego jest to przypowieść o uczcie weselnej, o weselu. I Pismo Święte mówi w objawieniu Jana, że wszystko jest przygotowane i że oblubienica przygotowała się. I mówi też o gościach weselnych. I teraz, czyli co? Wiecie, jest coś takiego ciekawego. Jest coś ciekawego w nauczaniu Pana. Tak jak Jezus mówi, na przykład, takie przykłady, nie, że lisy mają jamy, ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma gdzie by głowę skłonił. I to znaczy, tutaj przedstawia serce w tej przypowieści, to jest Mateusza 8 rozdział, 20 werset. I tutaj przedstawia, że serce człowieka znalazło miejsce dla lisów, które zrobiły jamy w sercu człowieka, znalazło miejsce dla ptaków, które tam owiły gniazda, bo tak długo tam przebywały, tak długo były mile widziane w tym sercu, że po prostu założyły swoje gniazda. I mówi, ale Syn Człowieczy nie ma gdzie by głowę skłonił. To tu chodzi o odpocznienie, chodzi o to, że ktoś położy się po prostu i skłoni swoją głowę. I to jest, wiecie, jest dużo rzeczy obrazowych w tych miejscach. I to, co Jan mówi też, on mówi tak, że kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem. Czyli kto ma, ta, która ma oblubieńca, jest oblubienicą. I teraz, jak jest więcej takich, jeśli to, to to. I Pismo Święte wyraźnie nam pokazuje, ja może bym znalazł takie jakieś miejsce, może Marka, drugi rozdział przejdziemy, 18 werset, drugi rozdział, jeżeli to tam znajdziemy. Tak, to mówi to samo, co tam czytaliśmy. Także ja mam tutaj taką definicję, kto to jest oblubieniec lub oblubienica. I jeżeli chodzi o relacje, to jest szczególna relacja między dwojgiem. I jest powiedziane, że nie ma żadnej bardziej pełnej miłości, głębszej i bardziej intymnej relacji niż relacja oblubieńcza. Czyli co?
I teraz do czego dążę? Słuchajcie, Bóg otworzył nam drogę i powołał ludzi, którzy odpowiedzieli na powołanie Boże i stali się ludźmi wybranymi. I teraz odnośnie tego, jaką będą mieli relację z Synem Bożym, z Synem tego Króla, który chce mieć żonę, chce, aby jego Syn miał żonę, tak jak mówiłem, Bóg Ojciec posyła Ducha Świętego, który szuka i przygotowuje oblubienicę, czyli narzeczoną, czy małżonkę, Panę Młodą, dla swojego Syna. I tu jest odpowiednik tego, jak Abraham, to jest w piśmie, Abraham posyła swojego sługę, czyli Abraham reprezentuje w tym momencie, w tej przypowieści Jezusa, Boga Ojca. Sługa reprezentuje Ducha Świętego, a dla swojego syna, dla Izaaka, Izaak reprezentuje Jezusa. I tu widzimy, że jest tak samo, że Duch Święty jest tym, który testuje oblubienicę, testuje, można powiedzieć, wierzących ludzi, bo to odnosi się do nas, wierzących ludzi, testuje, czy oni dadzą wszystko z siebie, że będą mogli żyć dla swojego oblubieńca. Jezus mówi o tym, wiecie, nie jest, ja to pokazuję w taki sposób, żeby, bo nie jest to pokazane, nie jest za wiele pokazane odnośnie tej relacji, której Jezus potrzebuje, której Jezus szuka, ale chcę powiedzieć, że jak spojrzymy na nauczanie Jezusa, to dokładnie zobaczymy, że właśnie o to chodzi. I teraz zobaczcie, kiedy tam jest opisane, kiedy sługa Abrahama spotkał, on mówi, niech ta, którą spotkam, jak poproszę ją o wodę, niechaj powie, że dam ci pić, niech i twoje też wielbłądy napoje i tak dalej. I tak faktycznie było, jak przyszła Rebeka, ale chodzi o to, że zobaczcie, Duch Święty szukał kogoś, kto będzie chętny, kto będzie pracowity, kto będzie taki tryskający życiem. I właśnie taką okazała się Rebeka. Ale wiecie, jeżeli my spojrzymy na Słowo Boże, Jezus nauczając nas, nauczając tamtych, którzy byli wtedy i teraz, dlatego, że Słowo jest wieczne, Słowo Boże, niebo i ziemia przeminie, ale Słowo Boże nie przeminie, dlatego też Słowo Boże jest wieczne. I powiem wam, że test jest taki sam. Zobaczcie, Pismo mówi, apostołowie nam tłumaczą, że płomieni duchem Panu służcie. Mówi o miłości, mówi o tym, żeby cokolwiek czynimy, wypływało z wiary i z miłości, dlatego że bez wiary też nie możemy działać w miłości. Ale zobaczmy, że Jezus mówi tak, jeżeli położysz swoje życie dla mnie, to wtedy to życie możesz wziąć, bo po prostu twoje życie będzie ukryte we mnie, tak samo jak oblubieńcy i oblubienica łączą się i ich życie jest jednym życiem. Ich serce i ich dusza jest połączona i mają jeden cel. Jeden cel. I tu widzimy, że od samego początku stworzenia, kiedy Bóg stworzył Adama i stworzył Ewę, widzimy, że oni byli jedno. Oni byli jedno, dlatego że Bóg mówi tam, że stwórzmy człowieka i mówmy, stwórzmy kobietę i mężczyznę. Czyli człowiek był zarazem kobietą i zarazem mężczyzną. Był jako jedna osoba. Teraz jedna osoba, a dwie osoby. Nie, faktycznie oni byli jedno. Dlatego też Bóg mówi, że tam, że ona będzie się nazywała mężatką, gdyż została wzięta z męża i stali się jedno. I teraz jak patrzymy tutaj na słowo, wiecie, ja chcę powiedzieć, że nasza odpowiedzialność jest taka, że my potrzebujemy być ludźmi, którzy będą dążyć do miłości Jezusa, będą dążyć do relacji miłości z Jezusem, że
że wszystko, cokolwiek stanie na drodze, to w imię woli Bożej, w imię woli Jezusa, w imię woli miłości, oni to przezwyciężą i przejdą dalej w tej miłości. I teraz można było dużo mówić na ten temat, ale ja chciałem przejść do objawienia Jana, gdzie, wiecie, Jezus przyniósł tą miłość dla swego Kościoła i nazywa go oblubienicą, ale jak mówi Pismo, że potrzebujemy trwać w miłości Jezusa, potrzebujemy działać i być posłusznymi Jemu i potrzebujemy wzajemnie się miłość, żeby w tej miłości trwać. I teraz spójrzmy na objawienie Jana. Zobaczcie, Apokalipsa czy objawienie Jana, rozdział 2 i czytam od wersetu 1. A do anioła zboru w Efezie napisz, to mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników. Znam uczynki twoje i trud i wytrwałość twoją. I wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są. I stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość, cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. I teraz pierwsza miłość to jest właśnie miłość oblubieńcza. I teraz Jezus mówi dalej. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełnij uczynki takie jak pierwej. Czyli zobaczcie, miłość ta, którą porzucił ten lider kościoła, czy apostoł to był, czy to był pastor. Zobaczcie, ta miłość, którą on porzucił, w jaki sposób on ją porzucił? Po prostu porzucił, przestał trwać w takiej relacji, do jakiej został powołany, do relacji oblubieńczej z oblubieńcem, czyli z Jezusem. I zobaczcie, tutaj mówi, wspomnij więc, jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się. Wspomnij, to słowo wspomnij znaczy zajdź, wejrzyj w siebie, gdzie byłeś i gdzie teraz jesteś. O to chodzi, kiedy mówi wspomnij. Z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełnij uczynki takie jak pierwej. Czyli zobaczcie, tutaj mówi słowo, że upamiętaj się, czyli co? Zmień swój sposób myślenia albo zawróć z tej drogi, z tej porzucenia twojej porzucenia tej pierwszej miłości do Jezusa. I mówi, spełniaj uczynki jak pierwej, czyli zobaczcie, nie chodzi o to, co ty czujesz do Jezusa, chodzi o twoje czyny, jakie masz spełniać dla Jezusa. Chodzi o to, co ty czynisz, że ty przez Ducha Świętego masz dane tu w twoim duchu czyny do wykonania takie same, jak miał Jezus, podobne jak miał Jezus. Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, w jego duchu była zawarta wola Boża, zapisana wola Boża, która jest w księgach w niebiosach dla każdego wierzącego. I teraz czyny, które Ojciec mu dał do wykonania, on te czyny wykonywał, dlatego że te czyny były czynami Ojca, który działał przez niego. I tutaj mówi to samo, że spełniaj uczynki takie jak pierwej. A jeśli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Świecznik to jest Duch Święty, który w zgromadzeniu przebywał. Świecznik jest Duchem Świętym, symbolem Ducha Świętego i samym Duchem Świętym. Tutaj mówi, że jeżeli nie wrócisz do tej oblubieńczej miłości, która jest największą miłością, najgłębszą i najbardziej intymną miłością, relacją. Jeżeli się nie upamiętasz, nie wrócisz do tej pierwszej miłości, to ja ruszę, zabiorę po prostu, wezmę Ducha Świętego z twojego zgromadzenia. I tutaj mówi dalej, ale wiecie, ja chciałem pokazać to, że miłość oblubieńca, wiecie, Jezus jest, Pismo Święte mówi, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym,
Nie wiem, czy wiecie, że Bóg, który jest Bogiem i jest powiedziany zazdrosny, wiecie, że Boża zazdrość nie jest taka jak zazdrość ludzka, tak samo jak Boży gniew nie jest jak gniew ludzki. Chodzi mi o naturę upadłą, że ta zazdrość jest natury upadłej, albo ten gniew jest natury upadłej. Nie, Bóg ma swoją boską naturę, świętą naturę. Jego zazdrość jest inna, niżeli ludzka, i jego gniew także jest inny, niżeli gniew ludzki. I wiecie, ja słuchałem kiedyś takiego nauczyciela hebrajczyka i on tłumaczył, że tam, gdzie jest napisane, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym, to powiedział, że nie chodzi o zazdrość. Tam chodzi o to, że Bóg oddaje się całkowicie dla człowieka, dla Kościoła, dla ludzi Bożych i On chce, aby człowiek tak samo mu się oddał w 100%, żeby człowiek oddał się Jemu w 100%, tak jak On się oddaje. Zobaczcie, Bóg, żeby odkupić ludzi, żeby zbawić ludzi, On po prostu dał wszystko, co miał, dał swojego jedynego Syna, jedynego. I wiecie, Bóg testował Abrahama, czy Abraham zrobi to samo. Pomyśl. Czy ty zrobiłbyś to, co zrobił Abraham? Teraz tak, czekasz na syna, powiedzmy 25 lat i teraz Bóg mówi, oddaj jego na ofiarę, na śmierć. I wiecie, tam stało się to przymierze, że Bóg uczynił to samo, co Abraham uczynił. Abraham nie zawahał się dać syna swego, dlatego że on miał pewność, że Bóg jest tak dobry, że jest w stanie przywrócić do życia jego syna, nawet gdyby ten syn umarł. I ta wiara Abrahama sprawiła, że Bóg Ojciec dał swego syna i też przywrócił do życia swego syna. I widzimy tutaj, że każda relacja jest testowana i widzimy tutaj, że my jako wierzący dzisiaj stoimy, a może nasza relacja z Jezusem już po prostu upadła, tak jak tu jest powiedziane. Została porzucona. Porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Porzuciłeś tą relację oblubieńczą. Porzuciłeś tą relację, która jest, nie powiem zauroczeniem, ale też w wielu wypadkach może być zauroczeniem. Wiem, że Boża miłość, Boża, ta miłość, ta pierwsza miłość, ta oblubieńcza miłość z Bogiem, człowieka z Bogiem, nie jest zaczarowaną miłością, ale jest miłością prawdziwą. Jest Bożą miłością. I teraz, wiecie, moglibyśmy dużo na ten temat mówić, ale zobaczcie, jaka jest konsekwencja tego, jeżeli ta osoba, która porzuciła tą pierwszą miłość, co znaczy porzucić? Zostawić, porzucić, wyrzucić, czy cokolwiek innego. Nie sprawdzałem tego w oryginale, ale widzimy konsekwencje. Wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się, czyli potrzebne jest to pamiętanie, przemiana umysłu, zawrócenie do tej relacji i spełnianie uczynków, jakie pierwej, uczynków miłości, uczynków oddanej miłości dlatego, że jak możesz okazać swoją miłość komukolwiek w uczynkach? To, że ludzie mówią kocham, kocham, wiecie, kocham nic nie znaczy, kiedy nie ma tego w uczynkach. Bo ci, którzy oddają swoje życie, którzy poświęcają się dla innych, to jest prawdziwa miłość. Miłość tak naprawdę poświęca się dla kogoś innego. Miłość to nie jest to, że ktoś mówi, że kocha. Miłość nie jest uczuciem przede wszystkim. Uczucie, nasza dusza jest zwodzona przez ducha czarów, przez ducha zauroczenia, zakochania. Wiecie, taki eros albo amor, słuchajcie, ze strzału i z łukiem i to jest od wieków. Uderzył w serce kogoś, ludzie się zakochali. Tylko tak naprawdę to nie było zakochanie, to było zauroczenie. To jest taki urok, że ludzie łączą się, idą za tym głosem i okazuje się potem, że ich życie jest męczarnią przez wiele lat. I to nie jest miłość, którą daje Bóg. Bo wiecie, miłość, którą daje Bóg, to przede wszystkim to jest miłość, że dwoje ludzi pytają Boga, czy są dla siebie i potem oni są zostają poślubieni sobie i trwają przez rok czasu oddzielenie od siebie. Ja nie mówię teraz o świecie, ja nie mówię o ludziach, którzy są niewierzący. Ja mówię o biblijnym sposobie, jaki był stosowany dla ludzi wierzących. I wtedy w tym czasie, przez ten rok, oni byli sobie poślubieni, ale oni żyli od siebie, oddaleni, pomimo, że byli poślubieni. I teraz widzimy, że
Oni schodzili się po roku i było wesele. I wesele zaczynało się przymierzem. Przymierze polegało na tym, że ci młodzi łączyli się, szli na pewne łoże, które było przykryte jakimś baldachimem i tam odbywali stosunek seksualny, łączyli się seksualnie i krew, która była z połączenia, czyli z dziewictwa kobiety, ona była krwią przymierza ich. Czyli oni zachodzili w przymierze, zanim jeszcze stali się jedno. I dlatego takie połączenie było przymierzem. Pismo Święte mówi, Bóg mówi w prorokach, to jest księga Habakuka, że stałeś się niewierny swojej żonie, która była twoją towarzyszką, która była z tobą przymierzem. Dlatego, że ta osoba była dziewicą, kiedy wyszła za tego kogoś. I wiecie, jest niebezpieczeństwo tego, że kiedy nie zwrócisz uwagi na to, o czym mówię, szczególnie teraz w tych dniach, natłok wszystkiego jest tak wielki. Słuchajcie, nasza dusza i nasze serce może być zabrudzone wieloma rzeczami. Słuchajcie, nawet kiedy nie chcesz, to ludzie wysyłają ci na Messengera dziesiątki filmików i teraz ty decydujesz, albo będziesz siedzieć i te wszystkie filmiki oglądać i napełnisz tak swoją duszę tym wszystkim, że tam nie będzie czasu dla miłości, tam nie będzie czasu dla Jezusa, tam nie będzie czasu na to, żeby przebywać z Bogiem. Słuchaj, tak bardzo człowiek musi uważać, żeby nie dać się zwieść i nie dać się napełnić złem, słuchajcie, złością przeciwko ludziom, złością przeciwko sytuacji, złością przeciwko, dlatego że w jakiejś chwili, słuchajcie, powstanie złość w naszym sercu i będziemy szli na Jezusa, będziemy szli na Boga, dlatego że takie sytuacje są w koło. Ale wiecie, Jezus wyraźnie powiedział, że znaki czasu tego Jego przyjścia to przede wszystkim będzie pierwszym znakiem, ja to szukałem, któregoś razu mówiliśmy o tym i szukałem to ze wszystkich Ewangelii, i tam było, że znakiem czasu będzie zwiedzenie. Pierwszym znakiem będzie zwiedzenie. I mówi, uważajcie, żeby was kto nie zwiódł. I tam mówi, że wielu zbawicieli, czyli zbawiciel to jest ktoś, kto cię ratuje. Wiele ratunków przyjdzie. Wiele. Teraz możesz powiedzieć, że ten ratunek na przykład może być od rządu. Ten ratunek może być od jakiejś, nie wiem, firmy, od... Wiecie, tam jest powiedziane wielu zbawicieli. Przyjdzie. Ale wiecie, zbawiciel to jest ktoś, kto kogoś ratuje. Dlatego, że słowo zbawiciel to jest ten, który zbawia ducha, duszę i ciało. Ale można nazwać kogoś, kto zbawia twoją duszę, która jest głodna, zbawicielem także. Tam jest napisane, tutaj jest na tamtych miejscach, że wielu przyjdzie i powiedzą tak, Jezus jest Zbawicielem, namaszczonym, ale, wiecie, będą podawać się za Niego i tak dalej. Wiemy, że Antychryst będzie podawać się za Jezusa, będzie podawać się za Zbawiciela, będzie podawać się, że On jest jedynym rozwiązaniem dla tego świata. I teraz do czego zmierzam? Słuchajcie, zmierzam do tego, że Jezus powiedział, czuwajcie. Czuwajcie i módlcie się. Dlatego, że zwiedzenie, słuchajcie, jest bardzo, bardzo łatwo jakby dochodzące do człowieka. Pierwszym grzechem, przez które zwiedzenie przychodzi, to jest pycha albo duma. Pycha nie pozwala sercu człowieka na naukę. Pycha nie pozwala sercu człowieka się uniżyć. Pycha wszystko wie. Pycha jest ok. Ta osoba, która ma pychę, ona zawsze czuje się, że ona jest w porządku. Zawsze czuje się, samo się usprawiedliwia, wytłumaczy wszystko, wszystkie grzechy wytłumaczy. Grzechy potrzeba oddawać Bogu, a nie tłumaczyć. I teraz, jeżeli nie będziemy uniżać się przed Panem, nie będziemy czuwać, jak możemy
jakiekolwiek uczynki pełnić, które Pan chce, żebyśmy pełnili w naszym życiu? Czy możliwe jest to, żeby nie słyszeć głosu Bożego i pełnić uczynki? Podobnoż możliwe. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ludzie gdzieś wchodzą w takie coś, że oni myślą, wiecie, grzech zaślepia człowieka i wielokrotnie grzech zaczyna do człowieka mówić. Tak jak przyszedł diabeł, kusił Jezusa i on do Jego mówił. I do nas także przychodzą rzeczy, które do nas mówią. Zrób to, zrób tamto, zrób to, zrób tamto. Ale wiesz, kiedy jesteś w pysie, to słyszysz głos i myślisz, że to głos Boży, ale to nie jest Boży głos. I wiecie, w życiu Kościoła widzieliśmy wielu mężów Bożych, którzy popadli w takie coś, że oni zaczęli słuchać głosu demonicznego, nie było głosu Bożego. I to, co mówię, jest zapisane na kartach książek jako historia w tej chwili już dla nas do czytania. Jako historia dla nas, żebyśmy nie patrz... Wiecie, oni byli naprawdę mocno używani przez Boga. Byli używani w podobny sposób jak Jezus. Słowo wiedzy, słowo mądrości, słowo poznania. Takie jak Jezus przekazał Samarytance. I wiecie, ci ludzie byli tak namaszczeni, niektórzy mówili o nich, że oni mieli ducha Eliasza, proroka, na swoim życiu. Tak samo jak ten chrzciciel, jest napisane, że on w duchu Eliasza przyszedł. I powiem wam, że Pismo Święte, apostoł Paweł przestrzega nas, że jeżeli myślisz, że stoisz, bacz, żebyś nie upadł. Bo wiecie, postawa, że ja wiem, że ja jestem okej, nie jest postawą, którą Bóg chce, żebyśmy mieli. Nasza podstawa to powinna być taka, że my czuwamy, że jesteśmy blisko Pana, że jesteśmy cały czas blisko Jezusa. Dlatego, że On pragnie być blisko nas. To, że my nie jesteśmy blisko Jezusa. Wiecie, apostoł Paweł mówi, że my mamy pokój, mamy radość, mamy miłość i mówi, chyba żeście próby nie przeszli. Chyba żeście testy nie przeszli. Jeżeli byłeś testowany przez diabła, a wiecie, ludzie, którzy są, kto jest testowany? Testowana jest osoba, która ma coś, co przyjęła w swoim sercu, w swojej duszy od diabła. Jakub wytłumaczy w swoim liście, że każdy jest kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Czyli jeżeli żyje w tobie pożądliwość, to będziesz kuszony przez to. Czyli to jest to, że diabeł przyjdzie i będzie cię kusić. Będzie ci budować to, co w tobie już jest. On będzie napełniać to, co w tobie jest. To pożądliwość, żeby iść głębiej w ten grzech, w to, co pożądasz. Dlatego Jan pisze, że bo wszystko, co jest na świecie, to jest pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha życia. I mówi, to jest wszystko, co świat oferuje, to jest wszystko, co diabeł oferuje. Dlatego w tych trzech dziedzinach zawsze jest pokuszenie. I wiecie, nasze życie powinno być taką wizją od Ducha Świętego, jak czynić to, co jest nas powołał. Jak czynić uczynki Jezusa, jak czynić uczynki, do których przeznaczył nas Bóg, a które dzieją się za sprawą Ducha Świętego w naszym sercu, przez nasze serce. Jezus powiedział, że kto napije się tej wody, nigdy pragnąć nie będzie i ona stanie się w nim źródłem, strumieniami wody żywej, która wypływa ku żywotowi wiecznemu, która daje żywot innym ludziom, daje pomoc innym ludziom. Dlatego też apostołowie przestrzegają, że przyjdą trudne czasy. Dzieci będą nieposłuszne rodzicom, ludzie będą chępliwi, pyszni, zarozumiali i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, gdzie to jest napisane w listach apostoła Pawła. I wiecie, tam jest powiedziane, że będą nieprzejednani. Możesz kogoś przepraszać, a ta osoba nie będzie chciała się przeprosić. Nie będzie chciała Cię odpuścić, nie będzie chciała Cię przebaczyć. Trudne czasy. I teraz ten charakter, dlatego że grzech się rozmnoży i widzimy to. Grzech się rozmnaża i my świadomie czy nieświadomie, oglądając telewizję, czy oglądając internet, oglądając filmy, jakieś gierki, napełniamy się tym grzechem. Słuchajcie, podświadomie. Na początku myślimy, nie, to niedobre, ale potem zostajemy w czymś, wchodzi to w nas i wchodzi w naszą podświadomość.
I wiecie, wszystko, co słuchamy, na co patrzymy, o czym myślimy, o czym rozmawiamy, jest to sfera naszej duszy, naszej świadomości i po czasie to po prostu schodzi do naszego serca, do naszej podświadomości. I wiecie, to, co tam włożymy, od tego zależy nasza czystość naszego serca przed Bogiem. To, co tam wkładamy do naszej podświadomości, jest już rzeczą, która jest, na którą niebo patrzy, że tak powiem. Która jest widoczna przed Bogiem. Jeżeli ja patrzę na rzeczy, mówię rzeczy, słucham rzeczy, to wchodzi w moją duszę i kiedy ja miałem czas, żeby to zostawić, zatrzymać, odrzucić, wyznać i tego nie zrobiłem, to zostaje we mnie i niestety, ale moja dusza i moje serce przed Bogiem jest dokładnie takie, jak to, co tam weszło, słuchajcie, jak to, co tam weszło. I teraz potrzebuję upamiętać się, potrzebuję myśleć, zmienić swoje myślenie, nie pozwolić, żeby nieczystość wchodziła do mojego umysłu, wypowiadana była przez moje usta, oglądana przez moje oczy, dlatego, że to są bramy do człowieka duszy. I wiecie, to nie są żarty, to jest rzeczywistość. Słowo Boże mówi o tych bramach. Wiecie, relacja, o której Bóg pragnie, jest opisana i o której Jezus pragnie, jest opisana w Pieśni nad Pieśniami. Jest opisana w Pieśniach nad Pieśniami. I to jest 4 rozdział. Nie będę tego czytać, bo to jest 4 rozdział i wersety od 1 do 7 i 9 i 10. I tam oblubieniec, który ma relację, prawdziwą relację z swoją oblubienicą, on po prostu wychwala tą swoją oblubienicę, jaka ona jest. Jest widać, że jest zakochany w niej. To jest tak, przed księgą Izajasza, 4 rozdział. Nie będę całości czytać, tylko o jakże jesteś piękna, moja przyjaciółko. Jakże jesteś piękna. Oczy Twoje są jak oczy gołębic. I teraz o co chodzi, słuchajcie. Nie chodzi tu o piękno zewnętrzne danej osoby. Tu chodzi o piękno duchowe tej osoby. O czystość jej, o piękność. Wiecie, Słowo Boże mówi, że kiedy my przychodzimy do Boga, On oczyszcza nas i daje nam swój blask, swojego piękna. I w duchowym świecie nasze po prostu oblicza lśnią. My jesteśmy, nie tylko, że jesteśmy pięknie ukształtowani w duchowym świecie, ale też mamy szaty, które są piękne. I tutaj jest właśnie to, jeżeli Jezus mówi, anioł mówi do Jana, ja to zapisuję apostoł w objawieniu czy w apokalipsie, że błogosławieni ci, którzy kochają Pana i piorą swoje szaty. Wiecie, tutaj czytaliśmy w objawieniu też o tym aniele zboru, że ten człowiek porzucił swoją pierwszą miłość do Jezusa, ale też jest inne miejsce do innego anioła zboru. Jezus napisał to, że on czuł się, że jest bogaty, że się wzbogacił, ale Jezus do jego mówi, że jesteś nędzny i biedny i że jesteś nagi w świecie duchowym. Dlatego, że został zaślepiony przez grzech ten człowiek i Jezus mówi, przyjdź do mnie, a ja dam ci maści, aby namaścić twoje oczy, abyś przejrzał, w jakim stanie jesteś. I wiecie, dzisiaj, tak jak mówię, pycha jest ukrytym grzechem. Ona przychodzi do życia człowieka i ona uderza duszę tego człowieka. Jeżeli człowiek zaczyna chlubić się czymkolwiek, to jest sytuacja taka, że w 100% za tym stoi pycha. Nawet kiedy to nie jest,
nawet kiedy to jest niewinne. Pismo Święte mówi, że jeżeli mam się chlubić, mówi apostoł Paweł, to będę tylko w Bogu się chlubić, będę tylko Bogiem się chlubić, nie swoimi uczynkami. Bo wielokrotnie my bardzo mało dla Pana robimy. Wykonujemy rzeczy, ale nie wykonujemy z całego serca. Wykonujemy rzeczy, ale wiecie, my myślimy, że my wykonujemy rzeczy, a fakty są inne. My myślimy, że my Panu służymy, a tak naprawdę z tej służby jest tak mało. Wiecie, my wyolbrzymiamy naszą służbę dla Pana, nasze modlitwy, które zanosimy, nasze poświęcenie, wiecie, że to wszystko jest powodem tego, że człowiek chlubić się zaczyna w sobie. Ja się modlę, Panie. Ja daję dziesięcinę. Ja poszczę 2 razy w tygodniu. Zobaczcie, faryzeusz mówił, dziękuję Ci Boże, że nie jestem jak ten celnik, bo ja to robię. Ale wiecie, ten faryzeusz nie został usprawiedliwiony, dlatego że w nim była ukryta pycha. Dlatego Jezus powiedział, że zaprawdę powiadam Wam, ten celnik, który prosił, Boże, zmiłuj się, bądź miłościw mi. On poszedł usprawiedliwiony, Bóg mu odpuścił. Bo kto się wywyższa, będzie poniżony, powiedział Jezus. A kto się poniża, będzie wywyższony. Czyli jeżeli uniżysz się, będziesz sługą wszystkich, ty wtedy w królestwie będziesz najwyższy. Wiecie, to jest właśnie problem ludu Bożego i tych, którzy co znają, wiecie, celnik, który nie znał Pisma Świętego, powiedzmy, nie znał Pisma Świętego, on uniżeniu przychodził do Boga. Ci, którzy natomiast posiedli wiedzę, posiedli poznanie, ale wiecie, to jest gnosi, to jest takie poznanie literalne, taka wiedza umysłowa, ale jest coś takiego epignosi, czyli poznanie rzeczywistości duchowej, jak to w rzeczywistości działa. I często, wiecie, epignosi powstaje w ludziach, którzy są pokorni. Natomiast gnosi, ta wiedza jest w ludziach, którzy są religijni. I Jezus mówił do faryzeuszów, wy szukacie, badacie Pisma, bo myślicie, że tam jest żywot wieczny, ale do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. I tak naprawdę, wiecie, my dzisiaj faktycznie musimy zbadać nasze serca, czy my mamy i chcemy mieć tylko wiedzę, chcemy jeść tylko z drzewa poznania dobra i zła, czy my chcemy naprawdę jest drzewo żywota, którym jest Jezus. Słuchajcie, Jezus jest tym, który darzy żywotem. On jest drzewem żywota. Kto przychodzi do Jego i spożywa od Jego, wtedy karmi się owocami żywota wiecznego. Dlatego jest napisane w Ewangelii Jana, że Bóg Ojciec dał nam żywot, a żywot ten jest w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. Czyli jeżeli chcesz mieć drzewo, spożywać drzewo żywota, niestety drzewem żywota jest Jezus. I teraz nie będę długo mówić, chciałbym to zakończyć, chociaż i tak jakoś upornie mi to dzisiaj idzie. Ale wiecie, czasami jest właśnie tak, że teraz tak, patrząc na relację oblubieńczą, to co opisałem, oblubieniec mówi o oblubienicy, chwali ją, jak ona jest piękna i tak dalej, a oblubienica wychwala jego. I co się dzieje, kiedy ta relacja przestanie, zaczyna gasnąć, zaczyna, że tak powiem, zaczyna po prostu słabnąć, zaczyna po prostu słabnąć. Wiecie, relacja słabnie przez uczynki, które czynisz. Jeżeli relacja oblubieńca, oblubienicy nie ma uczynków, wtedy ona po prostu słabnie. Bo wiecie, słowa, za słowami powinny być iść uczynki. Jeżeli nie ma uczynków, to relacja po prostu słabnie. I teraz Jezus to powiedział, że nie wszyscy, którzy do mnie mówią, Panie, Panie, wejdą do Królestwa Niebios, ale tylko ci, co pełnią uczynki Ojca, dane przez Ojca, uczynki moje, uczynki, które Jezus czynił, i On mówi, że kiedy On odejdzie, my
będziemy większe nad te czynić. On to powiedział do apostołów, ale tyczy się to też do nas. I teraz, wiecie, jest taki werset przy powieściach Salomona, to jest 12 rozdział przy powieści Salomona. I 4 werset mówi tak. Dzielna żona jest koroną swego męża, lecz ta, która go hańbi, jest jak próchnica jego kości. Próchnica kości symbolizuje niszczenie charakteru drugiej osoby. To symbolizuje próchnica kości, bo kości to jest szkielet, to jest charakter drugiej osoby. Czyli tak, dzielna żona jest koroną swojego męża. Co znaczy koroną swojego męża? Wiecie, Bóg daje żonę barankowi, żeby ona była dla jego pomocą, tak jak dał żonę Adamowi, żeby ona była dla jego pomocą. Ona była pomocą, słuchajcie, dla swojego męża. Pomocą w jego wizji, jaką Bóg dał dla jego i pomocą przy jego boku. Tak samo dzisiaj, wiecie dlaczego Jezus otrzymuje oblubienicę? Tutaj Duch Święty wyszukuje oblubienicy, czyli narzeczonej Panny Młodej dla Jezusa, dlatego, że my, ci, którzy zachowają się w miłości i wiecie, to jest taki przykład, kiedy król za czasów Estery szukał sobie żony. I teraz wiele, wiele tam panien przygotowywało się do tego i długo nie mówiąc, to jest księdze Estery i tam jest powiedziane, że ze wszystkich tych kobiet król wybrał Esterę właśnie. I tam jest powiedziane, że ona przygotowywała się w jakichś olejkach, przebywała pół roku, w innych olejkach, potem znowu pół roku. Ale wiecie, przygotowanie, wiesz, przygotowanie twojego serca i nawiązywanie relacji z oblubieńcem sprawi, że możesz stać się oblubienicą baranka. Oblubienicą baranka. A możesz być tylko gościem na weselu baranka. I teraz od ciebie i ode mnie zależy, w którym miejscu będziemy. Zobacz, dlaczego Bóg chce mieć żonę? Dlaczego Jezus chce mieć żonę? Jesteśmy narzeczoną czy panną młodą. Wiecie, były mądre panny, były głupie panny. Głupie panny miały wiedzę. Głupie panny były nowonarodzone, miały wiedzę, ale one nie miały oliwy, one nie miały tej miłości, nie były przygotowywane w olejkach Ducha Świętego, tak jak Estera była przygotowana. Rok czasu. I teraz, jeżeli nie jesteś w duchu przygotowywany jako oblubienica, jako narzeczona, jako panna młoda, którą król wybierze, to jak inaczej, słuchajcie. I teraz Jezus przychodzi. Słowo Boże mówi, że 2000 lat dane było ludziom żyć według sumienia, 2000 lat pod zakonem, pod prawem mojżeszowym i 2000 lat już teraz dobiega końca czasu łaski. Czas łaski liczy się od czasu, kiedy Jan Chrzciciel zaczął to głosić. I zaraz przyszedł Jezus. I teraz mija 2000 i po tych 2000 lat od czasu, kiedy Jan Chrzciciel zaczął głosić łaskę, będziemy mieli 1000 lat panowania baranka na ziemi. Będziemy mieli 1000 lat rządów Jezusa na ziemi. Wiecie, to co się zaczęło teraz, to jest to, że przed przyjściem Jezusa szatan chciałby przejąć wszystko, ale jemu się nie powiedzie. Jest powiedziane, że sam Pan przyjdzie z nieba, słuchajcie. I teraz, zanim Jezus przyjdzie, On chce, żeby oblubienica Jego, narzeczona czy Panna Młoda przygotowała się. Dlatego tam, gdzie jest powiedziane, były głupie panny i mądre panny, tam jest powiedziane, że to były oblubienice. To były narzeczone, które przygotowywały się
na przyjście swojego narzeczonego. I były 5 głupich, 5 mądrych. I teraz Jezus chce mieć żonę, która będzie Jego koroną, która będzie, wiecie, ktoś powiedział, że za wielkim mężem Bożym zawsze stoi wielka kobieta Boża. I tak faktycznie jest. Jezus chce być wielki, chce być czczony, chce być doceniany przez Jego Kościół, przez jego oblubienicę. On chce być wychwalany, On chce być prawdziwym oblubieńcem i potem prawdziwym mężem. I widzicie, dlaczego? Dlatego, że żona jest dana od Boga jako pomoc i On jest tym, który tej pomocy będzie potrzebował. Dlatego też Jezus zapowiedział, że przy powieściach o sługach, kiedy rozdzielił talenty i ten, który obracał talentami i wypracował inne, dodatkowe, Jezus powiedział tam, że dobrze, sługo, dobry i wierny. W małym byłeś wierny, nad większymi rzeczami Cię postawię. I tam są wymieniane miasta, nad którymi Jezus postawi tych, którzy sprawowali to mało, co mieli do czynienia, zanim On przyjdzie na ziemię. A potem, jak okazali się wierni w tym, co było ich Pana, będą postawieni do zarządu na tej ziemi, do zarządu, znając Boże Słowo, znając Boże Prawo, znając Bożego Ducha, będą razem z Jezusem rządzić, słuchajcie, rządzić, czyli królować. Dlatego Jezus to zaplanował i On potrzebuje wielu namiestników, wielu takich króli, którzy będą królowali według Jego Ducha nad ludźmi, którzy są na tej ziemi, którzy zostaną na tej ziemi. Także tak jest moje przesłanie i chcę powiedzieć, że tylko i wyłącznie od Ciebie i ode mnie zależy, co z tym zrobisz i czy w ogóle w to wierzysz. Przede wszystkim to, co Duch Święty do mnie mówił wcześniej w tym tygodniu, to żeby naprawdę odciąć się od wiadomości, od informacji, od wszystkich rzeczy, słuchajcie. Przestańmy gadać o tych szczepieniach i o tych innych rzeczach. Pan powiedział, że ochroni tych, którzy są Jego przed rzeczami. I teraz powinniśmy się naprawdę napełnić Bożym Słowem, dlatego że przez rzeczy, które słuchamy, my po prostu sprawiamy, że Słowo Boże jest zagaszane w nas, zduszane w nas. Wiecie, jest dał taką przypowieść, gdzie mówię, że ziarno, które spadło między ciernie, troski tego świata, łuda, bogactwa i inne rzeczy zadusiły Słowo. I co, jak zaduszone jest Słowo w Tobie, to ono przestało w Tobie rosnąć. A jeżeli ono usycha, to już go tam nie ma. Nie masz Słowa w sobie, kiedy karmisz się tymi rzeczami. A Bóg chce, żebyśmy mieli Słowo w sobie, dlatego że Słowo daje nam życie. Słowo napajane Duchem Bożym daje w nas nam wzrost. I Królestwo Boże przez Słowo przebywa w nas. Także to tyle. Pomodlę się tylko. Ojcze, błogosławię każdą osobę, która to słucha i będzie słuchać. Dziękuję Ci za Twoje Słowo. Modlę się, abyś dotknął każdego człowieka. Jeżeli jakikolwiek problem jest w ich życiu, proszę Ciebie o Twoją interwencję. Boża interwencja dla każdego. Tam, gdzie jesteś, Bóg jest blisko Ciebie i może Ciebie dotknąć. Dziękuję Ci, Ojcze. Dziękuję Ci, Ojcze. Dziękuję Ci, Ojcze. Dziękuję Ci, Ojcze. W imieniu Jezusa. Amen.